Wczoraj byłem zmasakrowany, kolejny dzień, już nie liczę który, uważam, że kilometry do przodu. No, zasnąłem w 5 minut, spałem chyba z 8,5 godziny, może nawet 9, masakra, ale musiałem się zregenerować, bo zostało jeszcze 1000 km z groszami, więc trzeba było nabrać sił, organizm tego potrzebował. Uważam gdzieś na krańcu Polski. Najgorsze to, że między jednym punktem a drugim, czyli między śniadaniem a obiadem, 25 km, a po drodze żadnego sklepu. Więc jedyna była moje poratowanie. Lokalni tu panowie, którzy pokazywali mi grzyby, jakie zebrali przed chwilą, mówią, że to już koniec Polski. Już trzeba zawracać. No to byleby na północ i zawracam. Miejscowość Rybne. Dalej wam nie pokażę, bo tu jest przejście graniczne z Ukrainą. No ale tak, nawet i tutaj dotarłem, nawet tutaj. Jeszcze jakieś tam resztki mocy są, ale muszą starczyć na ten tysiaczek z małym haczkiem kilometrów. Muszą starczyć. Jestem już po obiedzie, ale po jakim obiedzie? Z całego obiadu tylko dobra była kawa. Zupa gulaszowa. No, to nie była zupa gulaszowa. No, tak chyba 2/3 tego zjadłem. Następnie tradycyjnie kotlet, ziemniaczki i zestaw surówek, ale słuchajcie, kotlet. No, gryzłem i za każdym kęsem zastanawiałem się, czy to jest posmak płynu do naczyń, bo naprawdę. No, nie dało się zjeść. Ziemniaki stare, że hej, a zestaw surówek, buraczki w miarę, jakaś tam kapustka w miarę, ale środkowa surówka, jakaś taka, wiecie, z kukurydzą i tak dalej, miałem wrażenie, że przeterminowana. No w każdym razie zjadłem ledwo połowę i pomyślcie sobie, jak bardzo to musiało być niedobre i złe, że po całym dniu, no powiedzmy połowę dnia, ale po prawie 25 km spragniony jedynego ciepłego posiłku, nawet nie dałem rady zjeść więcej niż połowę. Jakie to musiało być? No więc zastanawiałem się, czy się nie otruję, albo czy jakaś biegunka mnie zaraz nie złapie. No więc tak to wygląda. Dobrze, że obok był market, gdzie uzupełniłem troszeczkę jedzenie, ale niewiele, bo barki bolą, bolą. Jest sklep i fajne godziny pracy. Od 7 do 9, od 17 do 19. Luzik. No akurat nie trafiłem w te godziny, więc zamknięte. Nie ma będzie orężatki. Tak więc jest okazja, żeby jeszcze nagrać. Powiem wam, że w ostatnim czasie służby graniczne kontrolują mnie nawet 3 razy dziennie. Podejrzewam, że im dalej będę biegł wzdłuż granicy, tym te kontrole będą częstsze. Ale to tylko podziękować, ponieważ wypełniają swoją pracę. Wielki szacunek dla służb mundurowych. No i dobrze, że Straż Graniczna tak czuwa nad naszą granicą. To bardzo cieszy. Krótko mówiąc, pilnują, sprawdzają. Także można powiedzieć, że granica tutaj po części wschodniej jest bezpieczna i naprawdę te patrole policji i straży granicznej są bardzo częste, bardzo gęste i oby tak zawsze było. Jeszcze może o tym, co jadłem w ostatnie 48 godzin. Więc tak, 2 dni temu o 17 na przejściu granicznym w barze
żurek, który jak dostałem, to sam tłuszcz. Kotlet fryty, zestaw surówek. Jakoś to zjadłem, powiedzmy. Strawne, ale na pewno był to wtedy najgorszy obiad, jaki jadłem na tej całej trasie. To była 17-2 dni temu. Potem bez kolacji. Śniadanie jako takie zjadłem. Potem bez obiadu. Czyli po ilu? 20, chyba potem liczyłem, 7-8 godzinach. Kolejny ciepły posiłek. Kebab. Super. I tam parę pierożków. Potem śniadanie, czyli jakieś dwie suchy były z dżemem. Może jakiś tam jogurcik. I co? Aha! I wisienka na torcie, czyli najgorszy obiad ever. Poczekajcie, bo samochód jedzie, nawet dwa, dosyć szybko. A tutaj nie usuwają się i krążą. I teraz tak, najgorszy obiad ever. Co to było? Aha, gulaszowa, która z gulaszem, czy gulaszową miała chyba, nie wiem, wspólnego tylko nazwę. Fatalnie nie zjadłem całej. Mimo, że byłem bardzo głodny i w upale biegłem 25 km na jedyny obiad. No i potem kotlet, ziemniaki, zestaw surówek, bo już pierogi mi się znudziły. No i tak, ziemniaki stare. Zestaw surówek taki, że nie dokończyłem, ale jeszcze jedna z surówek miałem wrażenie, że jest przeterminowana. W sensie zepsuta. A kotlet jadłem, gryzłem i się zastanawiam, co to za smak, co mi on przypomina. No i przypominał płyn do mycia naczyń. Mówię serio. Słuchajcie, bardzo głodny byłem, bardzo już spragniony obiadu. I nawet na takim głodzie, wiedząc, że to jest jedyny ciepły posiłek, co najmniej do godziny 22-23. No, zjadłem ledwo połowę. Także super. Ale ja się nie podaję. Nie. No. Lecimy, bo trasa jest fajna. Na koniec dnia taka miła informacja o wschodzie, o ludziach. Wszyscy się pytają, czy podwieźć, pomóc i tak dalej. Ja oczywiście mówię, że nie, no. Robię wyczyn sportowy i tak dalej, ale bardzo mili ludzie. Widzicie, im biedniej, tym są bardziej otwarci i bardziej pomocni. Tak to jest.